Cześć i witajcie z tej strony, oczywiście Kamilos, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie na moim kanale. A dzisiejszy film będzie dość nietypowy, ponieważ dzisiaj nie będziemy używali żadnych modyfikacji. A dlaczego tak? Już wam tłumaczę. Ostatnio była aktualizacja do GTA Online i niestety nie zostały jeszcze zaktualizowane żadne skrypty. Dlatego dzisiaj nie będziemy korzystali z żadnych modów, trainerów ani tym podobne rzeczy. Ale myślę, że bez tego damy sobie radę, ponieważ nagrywałem już kilka filmów związanych właśnie z tą serią bez użycia modyfikacji, więc to nie będzie stanowiło dla nas już najmniejszego problemu. Jednak oprócz modów tracimy dostęp do shaderów. Niestety dzisiejsza gra będzie bez Reduxa, więc to moje GTA będzie wyglądało jak zwykłe GTA, ale mam nadzieję, że i tak ten film wam się spodoba, ponieważ dzisiaj sprawdzę trzy naprawdę mocne teorie związane z misją Małpie Figle, a dokładniej pierwsza teoria będzie związana z ludźmi Martina Madrazo. Podobno w tej misji mają bać się Trevora i mają do nas nie strzelać, tylko po prostu się nas przestraszyć. I zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Druga teoria będzie związana z samochodem Trevora oraz Patricią. Podobno gdy odstawimy właśnie auto wraz z Patricią do garażu Trevora, to będziemy mogli się od niego oddalić i nie będziemy mieli komunikatu zostawiasz Patrycję bądź po prostu wróć do auta i zobaczymy to. A oczywiście główna, czyli tytułowa teoria związana z tym, co się stanie, jeżeli nie oddamy Patrycji Madrazo do jej męża, no to przekonamy się tak naprawdę. Zobaczymy, czy będzie jakaś ukryta kascenka, czy Martin na przykład do nas zadzwoni, czy przyjedzie, czy wyśle swoich ludzi, no nie wiem. Przekonamy się, ale jak na razie ja zakładam słuchawki, intro i lecimy. W takim razie możemy wracać do naszej gry. Jak widzicie, jesteśmy już pod koniec misji właśnie Małpie Figle. Muszę odstawić teraz kontener z neurotoksyną, z tego co pamiętam. Więc miejmy nadzieję, że to nie będzie stanowiło dla nas żadnego problemu. Ale dziwnie się gra w GTA 5 bez żadnych shaderów oraz bez modyfikacji. O wiele trudniej i no dziwnie, tak nieswojo, jakbym grał w zupełnie inną grę. No ale dobra, odstawiamy kontener, mamy wszystko zrobione. A, jeszcze muszę wylądować, no o tym nie pamiętałem. No ale dobra, lądujemy i za chwilę przeniesiemy się na Trevora z powrotem. Tylko że będziemy już z Patrycją Madrazo i zobaczymy, jak to się stanie z naszymi dzisiejszymi teoriami. Możecie napisać w komentarzach, jak myślicie, czy będą wszystkie obalone, czy będzie więcej potwierdzonych, czy obalonych. Napiszcie po prostu w komentarzach. A ja teraz pomijam cutscenkę, bo nie ma sensu się nad nią rozczulać, po prostu lecimy. Mamy i naszych tytułowych bohaterów, Trevora oraz Patrycję. Ale dziwnie ta gra wygląda, naprawdę dziwacznie. No ale dobra, jedziemy. Najpierw sprawdzimy sobie teorię związaną właśnie z ludźmi Martina Madrazo. Zobaczymy, czy się nas przestraszą, czy jednak nie. A potem przejdziemy do dwóch ostatnich, do pobocznej oraz tytułowej. Zobaczymy, jak to będzie. Zadzwonimy zresztą do Martina, zapytamy, czy nie martwi się o żonkę, czy coś. Nie wiem, zobaczymy, coś wykombinuję, ale jak na razie jedźmy. 1,5 kilometra do celu, nawet niecałe, więc na luzie za chwilę będziemy. Oni sobie tutaj gadają. Jak widzicie, Trevor no naprawdę nie chce oddawać Patrycji, ale zobaczymy, co się stanie, jak właśnie nie oddamy. Może Trevor coś powie, albo ona będzie chciała wrócić. No nie wiem, ciekawie. Ciekawie się zapowiada dzisiejszy odcinek, ale jak na razie jedźmy na rancho. Już zresztą je widać. Na mapie widzimy je doskonale, ale również tutaj je widać. Wiecie co, podjadę od drugiej strony. W sumie podjadę drugim wjazdem, bo tutaj nam nie zaliczy checkpointu i dobrze, ponieważ misja by się skończyła. Tego byśmy nie chcieli. Zobaczmy, czy są tutaj... Są ludzie Martina, są ludzie Martina. Czy jest Martin na przykład? Nie no, Martina nie widać. Okej. Zobaczmy jeszcze z tyłu domu na przykład. Na ogrodzie? Nie no, nie ma go. Dobra, w takim razie wróćmy do wjazdu i wycelujmy w ludzi Madrazo. Zobaczcie, nie boją się nas. Okej. Ale możemy strzelić. Okej. Jaki będzie komunikat? Ludzie Madrazo wystraszyli się. Czyli mamy odpowiedź na naszą pierwszą teorię. Po prostu nasza pierwsza teoria zostaje potwierdzona. Pierwsza teoria za nami i została potwierdzona. No nie spodziewałem się, że tak może to wyglądać, ale rzeczywiście przestraszyli się nas. Chociaż myślałem, że będą uciekali bądź coś takiego, ale misja zakończyła się niepowodzeniem właśnie przez nich, więc ciekawie, z ciekawym komunikatem. I teraz zobaczymy, co się stanie, jak właśnie porwiemy po raz drugi Trevorem żonę Martina.
i nie będziemy chcieli jej oddać. Wiecie co? Ja pojadę, żeby skończyli po prostu dialogi. Zobaczymy, co się stanie. Czy, nie wiem, powie coś o trasie, że nie wiem, że to nie jest droga do jej domu. Bądź coś tego typu. Zobaczymy. No sprawdzamy dwie teorie teraz naraz. Przekonamy się, jak to będzie wyglądało. Jak na razie jestem z pierwszej zadowolony i zaskoczony nią. Ale dobra. I co, kończą się dialogi? Dobra, niech skończą gadać. Okej. Skończyli? Ej, skończyli gadać. Ja mam wyłączone radio, powinien być jeszcze dialog o stacji radiowej, a właściwie o piosence, która tam leci. No ale już skończyły się dialogi, dlatego po prostu wracamy, nie ma co. Zaznaczmy sobie na mapie jeszcze chatę Trevora i zobaczcie, że w ogóle jej nie mamy na mapie. Co ciekawe, mamy pokazane Los Santos Customs oraz sklepy z bronią. Okej. Naprawdę dziwnie, naprawdę dziwnie, ale zaznaczmy sobie trasę do domu Trevora i po prostu jedźmy. Zobaczymy, jak zareaguje T bądź właśnie Patricia. Okej, jedziemy, jedziemy. Ponad kilometr do chaty. Na spokojnie sobie tam dojedziemy i zobaczymy, czy coś powiedzą po drodze. No jak na razie się na to nie zapowiada. Nie no, siedzi spokojnie. Możemy zadzwonić na przykład do Martina i powiedzieć mu o zmianie planów. Zobaczymy, czy będziemy mogli się w ogóle do niego dodzwonić. Dobra, dzwonimy. I co? Jest łączenie, więc jak na razie... Okej! Oddzwoń. Skrzynka pocztowa, skrzynka pocztowa. Spróbujemy jeszcze zadzwonić. No jak kazał zadzwonić, to... Oddzwonić, przepraszam. To oddzwonimy. Dlaczego by nie? Wiecie co? Pojadę na skróty. Myślę, że Patrycja się nie obrazi. Po prostu wracamy do domu. I miejmy nadzieję, że coś się wydarzy. Ale dobra. Co, dzwonimy jeszcze raz? Zadzwonimy, zadzwonimy trzy razy przynajmniej. Okej, prawie bym się rozbił. Ale dajemy sobie radę. Idziemy. I dzwonimy po raz drugi. Dzwonimy po raz drugi. Czy znowu będzie... Tak, znowu jest sama wiadomość. Więc jak będziemy pod domem, to zadzwonimy po raz trzeci i poczekamy po prostu na ludzi Martina. Jeżeli mają przyjechać, to po prostu przyjadą. To byłoby ciekawe, jakby były dwie opcje w tej misji. Czyli po prostu odstawiamy panią Madrazo do jej domu, bądź po prostu jej mąż po nią przyjeżdża. Dobra, czemu ja zaznaczyłem tą ulicę, jak tutaj jest dom Trevora? Dobra, jesteśmy pod przyczepą, usuńmy sobie GPS. I co? Nic nie mówisz? Wróciliśmy z powrotem do domu i zobaczcie, jest ten komunikat, o którym mówiłem, naszej drugiej teorii. Zobaczymy, czy rzeczywiście on zniknie, jak odstawimy auto do garażu. Ale dobra, odstawmy. Jeszcze nie będziemy dzwonili do Martina po raz trzeci. Po prostu zajmijmy się drugą teorią i zróbmy to w kolejności. Dobra. Czy garaż się otworzy? Otworzył się, to jest ciekawe. Nawet nie sprawdzałem, czy dom jest otwarty. Ale dobra, mamy to. I nie ma komunikatu. O kurde. O kurde, nie ma komunikatu. I co, mogę... Ej, mogę normalnie odejść od auta. Mamy je na mapie, ale nie ma komunikatu. No i przyczepa Trevora jest otwarta, jak widzicie. Ej, nie mamy komunikatu, możemy sobie normalnie chodzić tutaj. Ej, no tego się nie spodziewałem, ale nasza druga teoria również zostaje potwierdzona. Dobra, mamy dwie teorie potwierdzone, 2 na 3 i teraz przechodzimy do naszej głównej teorii. Nie wiem, czy mam czekać, co mam robić. Spróbujmy zadzwonić jeszcze raz do Martina. I zobaczymy, czy teraz odbierze. Do 3 razy sztuka. Ale wydaje mi się, że nie odbierze. Niestety, niestety nie odebrał. Co teraz zrobić? Ona siedzi w tym aucie. No dobra, zostawmy ją w takim razie jeszcze w garażu. Chociaż nie, poczekajcie, bo jeżeli mamy to auto w garażu, to oni by nie mogli nas namierzyć. Więc spróbujmy wyjechać z tego garażu i nie wiem, zostawmy ją
tutaj. Albo pod domem. Pod domem stajmy, żeby było łatwiej w razie czego. Ale dobra, stoimy pod domem. Patrycja też tutaj jest. Pytanie, czy mogę ją jakoś wyrzucić? Nie, no nie mogę jej wyrzucić z auta, niestety. Więc musimy czekać. Która jest godzina? Jest prawie 11. Więc już trochę tej żony nie oddaliśmy. Trochę czasu minęło i dalej nie mamy żadnego SMS-a, nie mamy żadnego kontaktu, nie mamy żadnej próby kontaktu. Nie wiem, może maila wysłał? Nie, no nie ma nic. No dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Mogę coś zrobić? Nie, no nie mogę nic tutaj zrobić. Mógłbym spróbować, no nie poszelać, ale jak widzicie, no nie mogę. Nie mogę, nawet nie chcemy tego robić. Po prostu czekajmy. Czekajmy na rozwój wydarzeń. Czeczek na razie jest spokojnie. Tam ktoś ucieka. Myślałem, że ktoś nagle agresywny do nas biegnie. Ale nie, jak widzicie, no ruch uliczny jest prawie, że żaden. Nikogo tutaj nie widać i nikogo tu nie słychać. Po prostu jesteśmy tylko my. Jak byliśmy jeszcze w aucie, jechaliśmy. Okej, tu jest jakiś pies. Ale jak jechaliśmy, to jeszcze kogoś mogliśmy spotkać, a teraz totalna pustka. Totalna pustka i nie wydaje mi się, żeby to miało się zmienić. No nie wiem, mogę jeszcze poczekać. Ale nie no, cisza i spokój. Cisza i spokój, nie chciałem do kuchty dzwonić. Spróbujmy jeszcze raz zadzwonić. Spróbujmy jeszcze raz zadzwonić do Martina. Czy pan Madrazo zainteresuje się żoną? No nie. Zobaczcie, prawie 12. Prawie 12 jest. I totalnie nic się nie zmieniło. Jeszcze przejadę się z nią i zobaczymy. Zobaczcie, że w ogóle ruch uliczny się wyłączył. Chociaż jakieś pojazdy tutaj niby stoją, ale tak czy siak ruch uliczny jest znikomy, bo wszystko jest oskryptowane. Nie wiem, nie wiem. Poczekajmy do tej 12, która będzie za chwilę i zobaczymy, no bo jak na razie... O! Pojawiło się pierwsze auto od pewnego czasu, ale wracając, jak na razie ta teoria, no, wydaje się być totalnym fejkiem. Nie ma żadnej ukrytej cutscenki, nic się raczej nie wydarzy. Dobra, auta się respią, ale nic oprócz tego, jest po 12. Więc moim zdaniem możemy tą teorię niestety, ale obalić. Chociaż mamy dwie teorie potwierdzone w tym odcinku, więc ja, jak widzicie, zniszczyłem tą teorię totalnie, więc trzecia i ostatnia nasza teoria zostaje obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mimo tego, że nie mieliśmy pewnych udogodnień, daliśmy radę. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Walnijcie również ten przycisk subskrybuj, jeżeli dalej jest u was czerwony, to walnijcie go tak, żeby był szary. Również zapraszam was do innych odcinków na moim kanale. A jak na razie, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nara!